Jewgeni, szalona pierwsza połowa, cieszy awans, ale jak ty ten mecz skomentujesz? No, bardzo ciężki mecz dla nas, ale początek był dobrze, kiedy strzelili dwie bramki. I jakby nie stracili szybko tak samo dwie, to ja myślę, że byłoby łatwiej zagrać do końca, ale tak oni później szli do przodu, bo 2-2 były remis, kibicy dawali im dużo. No dobrze tak skończyło i wygraliśmy. Taki był plan, żeby grać te piłki za obrońców. Ty się na nie czaiłeś i jak się okazało, to była słuszna taktyka. No tak, to analizowaliśmy, jak to przeciwnik wysoko linii obrony stoi i musieli tak grać za plecem i tak zdobyli dwie bramki. A czego zabrakło później, że tak szybko stracili? No nie wiem, nie wiem. Jutro będzie analiza, trener coś powiedzie, ale no za lato, jak tak stracili bramki, nie wiem. Musimy jutro zrobić analizę, aby tak nie było później. Rzuty karne to nerwówka. Ty swojej próby nie wykorzystałeś, no ale koledzy gdzieś cię uchronili. Tak. No, to bardzo dobre. Nie wiem, strzelał karny, kiedy grał tam i na Białorusi, tam, ale dzisiaj nie strzelił. To kolegi dobrze zrobili, to strzelili i wygrali w końcu. Bardzo zmęczeni jesteście po tych 120 minutach, bo trochę musieliście za piłką pobiegać, no, a to zawsze tak, bardziej męczy. No zmęczony teraz, tak, ale jutro chyba mamy wolny, to będzie dobrze. Marcin, to zaczniemy od ostatniego momentu. Co czułeś przed tym rzutem karnym, który przesądził o awansie Korony do 1/16 finału Pucharu Polski? Szczerze mówiąc, taką pozytywną presję, to wiedzieliśmy, że zawodnik ze Stali Rzeszów nie strzelił i ten karny może być decydujący i wybrałem sobie już róg przed jakby całym konkursem i wiedziałem, że jak będę podchodził do karnego, no to wiedziałem, gdzie będę strzelał i pewnie podszedłem i byłem pewny, że się uda. Pewnie poprzedni sezon i ten finał barażu z Chrobrym już dawno wyrzuciłeś z głowy, ale jakby nie było, takim momentem coś pozytywnego zapisałeś i pewnie taka pewność jeszcze bardziej rośnie. Tak, tak jak pan powiedział, już nieraz to wspominałem, że wyrzuciłem już tamten mecz z głowy, ale tak, to na pewno doda mi pewności siebie, że ostatni karny, który dał awans naszej drużynie. Mecz absolutnie szalony, taka była pierwsza połowa. Jak to z twojej perspektywy wyglądało z ławki rezerwowych wtedy jeszcze? No dobrze weszliśmy w mecz, zaczęliśmy 2-0. Myśleliśmy, że będziemy kontrolować to spotkanie. Tu Stal Rzeszów strzeliła nam dwie bramki i to była taka trochę wymiana cios za cios tak naprawdę. Sześć bramek w pierwszej połowie rzadko się zdarza i na pewno bardzo dobre widowisko dla kibiców. W drugiej połowie trochę emocje troszkę opadły i tak się ten mecz przeciągnął do dogrywki. I potem karne. Musieliście trochę pobiegać, bo Stal częściej była przy piłce. Wy przesuwaliście, szukaliście swoich szans w czymś innym. To pewnie wielki minus tego spotkania. Tak, ale wiedzieliśmy, że Stal Rzeszów jest dobrze poukładanym zespołem, że chcą właśnie grać od tyłu, często nawet ryzykując. Ale no, my mieliśmy swój plan na ten mecz i cieszymy się, że to my wychodzimy zwycięsko z tego spotkania. Po tobie było widać już w końcówce dogrywki trudy chyba spotkania w Radomiu też, bo tych sił trochę, nie powiem, że brakowało, ale już tej intensywności. Może tak było. Ale na pogoń zdążycie. Tak jest. Marceli, szalony to był wieczór w Rzeszowie, jak skomentujesz to spotkanie? No był troszkę szalony, natomiast uważam, że sami troszkę sobie zgotowaliśmy te emocje na koniec. Uważam, że po 2-0 słabo kontrolowaliśmy właśnie to, co się działo na boisku i kurczę, niestety właśnie ten brak kontroli spowodował, że straciliśmy dwie bramki, potem po 3-2 podobna sytuacja. Musimy na pewno wyciągnąć wnioski, natomiast nasz charakter, nasze zaangażowanie, nasze poświęcenie do końca sprawiło, że wygraliśmy mecz i jedziemy dalej w tych rozgrywkach. No i tyle. Co się wydarzyło po tym prowadzeniu 2-0, że tak łatwo Stal dopuściliście do takich sytuacji, bo to, że potrafią grać, to widzieliśmy przed meczem.
Tak, no, napędziliśmy zespół przeciwny tutaj u siebie. Pokazali, że co nieco grać potrafią. Natomiast uważam, że to my właśnie napędziliśmy przeciwnika niepotrzebnym troszkę rozluźnieniem po tych dwóch strzelonych bramkach. I na pewno wyciągniemy z tego wnioski i na następny mecz będziemy po prowadzeniu 2-0 będziemy bardziej skupieni na tym, że musimy po prostu przytrzymać wynik, kontrolować każdy po kolei krok na boisku, czego właśnie po 2-0 dzisiaj troszkę nam zabrakło. Natomiast cieszę zwycięstwo i jedziemy dalej. Dla ciebie też to był chyba ciężki mecz, bo przy dwóch bramkach mogłeś chyba zachować się trochę lepiej w pierwszej połowie, ale za to w dogrywce odbiłeś te ważne piłki. Jakby nie było, broniłeś też dwa rzuty karne, bo rywala trzeba zdeprymować, żeby uderzył nad poprzeczkę. No zgadza się. Tak samo nie lubię dostawać bramki w meczu. No nienawidzę nawet, zwłaszcza trzech, tak jak dzisiaj, także na pewno muszę ciężej nad tym pracować, bo było wszystko blisko i wszystkie sytuacje mogłem obronić, uważam, i było wszystko blisko. Natomiast byliśmy razem dzisiaj jako zespół i wygraliśmy, podnieśliśmy się po właśnie momentach takich, gdzie nie kontrolowaliśmy tego i popełniliśmy kilka błędów. Nie ma co mówić, że nie. I właśnie dlatego tutaj wywozimy zwycięstwo. Natomiast tak, zgadzam się z panem, że tutaj trzeba jeszcze więcej pracy dołożyć. W paru sytuacjach brakło timingu jeszcze, troszkę ogrania może większego i także jedziemy dalej w pucharze i w lidze.